sobotę 25 sierpnia Zgoda Byczyna rozegrała spotkanie na własnym boisku z dotychczasowym liderem klasy A Patryk Grupy Sosnowiec CKS Czelać. Krystian Nawrocki w pierwszej połowie miał ręce pełne roboty. Choć udało mu się skutecznie piąstkować po jednym z rzutów rożnych, to w 21 minucie nie był w stanie dokładnie zlokalizować piłki. Po wykonanym kornerze w polu karnym gospodarzy powstało niemałe zamieszanie, co wykorzystał Artur Muszalik i posłał piłkę wprost do siatki Zgody. Jaworznianie niestety nie odpowiedzieli. Przegrywający już dwoma bramkami jaworznianie w drugiej połowie spotkania starali się zdobyć kontaktowego gola. Wiele wskazywało na osiągnięcie celu, ale do szczęścia brakowało skuteczności. W porównaniu z poprzednim meczem nastąpiło dużo zmian w defensywie, a i zagrania pod bramką nabrały lepszego tempa. Niestety, tam gdzie walka o punkty, nie można ustrzec się kontuzji. Marek Zieliński ze Zgody najprawdopodobniej nie zagra w najbliższych spotkaniach. Zawodnik złamał nogę w śródstopiu.